Cześć, 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 witajcie. Dzisiaj na tapetę idzie Ramirez z Komanda Triceratops. Bardzo ciekawa nowa bohaterka, która na swoich profitach ma standardowym przywraca co 5 sekund tam 2,1% życia, a na głównym proficie dowódcy prawie 6,4% życia co 5 sekund. Nie musicie nikogo zabijać ani nic, po prostu samo z automatu wam się przywraca. Oczywiście build, który tutaj sobie złożyłem, jest to build pod napad nostalgii. Kombinacji powiem wam szczerze, że jest mnóstwo, jeżeli chcecie tą bohaterką na głównym zagrać. Możecie też na bonusie, na premię, ale patrząc, jeżeli to jest nowy bohater, gramy na głównym, na dowódcy, więc napad nostalgii. Ja mam zbudowane pod łuki, aczkolwiek opcji jest mnóstwo. Ja zbudowałem sobie stricte pod łuki. Jeżeli chcecie pod jakąkolwiek inną brońkę, to napad nostalgii. Pierwsze trzy profity są całkiem spoko, przydają się tutaj survivalista, czyli po zabójstwie jeszcze dodatkowo mamy zwiększone leczenie, też jest to spoko. Siła jaszczura co parę sekund, co 3 sekundy mamy też zwiększoną ten nasz strzał. Przy łuku jest to spoko, ponieważ on nie strzela dużymi seriami, tylko pojedynczymi strzałkami. No i tu mamy strzały Amora i pewny strzał, obrażenia krytyczne od snajperek. Jeżeli byście chcieli zagrać sobie PM-ami, jakimiś pistoletami maszynowymi, czy karabinami, czy czymkolwiek innym, zwykłą snajperką, to po prostu wstawiacie sobie premię do tego odpowiedniej, tak? Plus 17 do snajperek i tutaj macie pewny strzał. I tak samo macie do karabinów, młota wstawiacie i plus 17 do zwykłych karabinów, czy do PM-a, tak samo soczka i też to w ten sposób działa. Troszeczkę inaczej się ma, jeżeli byście chcieli sobie zbudować tą postać pod mieczyki, bo wtedy po prostu zamiast siły jaszczura, to jest chyba logiczne, wywalacie sobie i stawiacie sobie paleolunę, świetny, tak samo to ten że tak powiem, building działa. Wrzucacie sobie na przykład tutaj coś do mieczyków. Mi tutaj w sumie generalnie na myśl przychodzi przykładowo lekcja anatomii, jest to Fiona, która zwiększa nam wskaźnik krytyczny mieczy, topory i kos do mieczy stricte i powiedzmy, że żeby mieć jeszcze super, ponieważ będziecie bardzo mocno w zwarciu, że tak powiem, gracie, że to gracie bronią białą, bardzo fajnie, że tak powiem, z pomocą nam przychodzi jeszcze Iza Arletta, która dodatkowo nas jeszcze będzie leczyła, tak samo mamy kradzież życia w zwarciu, więc 3 punkty do leczenia, jeden pancerz jeszcze i 2 dipsowe i uwierzcie mi, że to w zupełności wystarcza. Teraz idziemy na mapkę 140. Dla mnie, że tak powiem, blidy są bardzo fajne postacie, którymi sam mogę coś zdziałać. Na misjach 140 to wtedy jest naprawdę bardzo spoko, bardzo przyjemny bildzik. Jeżeli ten bildzik na 140 w solówce nie jest w stanie nic dać rady, no to wiecie, jest grywalny. Wiadomo, że im większa ekipa, więcej macie HP-ków i tak dalej, wtedy większe te obrażenia są. Więc ja zazwyczaj testuję sobie w pojedynkę, więc idziemy teraz na mapkę. Jeżeli wam się podobają takie materiały, zawsze możecie mnie wesprzeć w sklepie. Kodzik to jest MONTERCOL. Potwierdzacie sobie, was to nic nie kosztuje, mnie to się pomaga rozwijać, a teraz nie przedłużamy i wracamy do materiału. Dobra, na dzień dobry zobaczmy sobie, że to jest tak, że to jest to żołnierz, więc nieraz, że tak powiem, przyda się nam minigun. Jest spoko opcja do czyszczenia jakichś rzeczy, czy nawet do strzelania. Można też się pobawić, żeby zboostować samego minigana na tej postaci, też jest całkiem spoko, no nie? Zrobimy sobie na dzień dobry Stormchesta. Zwróćcie uwagę, żaden problem. Strzelamy, dostajemy obrażenia, survivalista nas leczy, co 5 sekund jesteśmy leczeni, więc w sumie można powiedzieć, że żołnierz bardzo przypadł mi do gustu. Jak nie gram żołnierzami, zazwyczaj bardzo mi przypadł do gustu. Fajna przeżywajka jest, więc można się często gęsto wbić w mobka i naprawdę świetną robotę to robi. Patrzcie, jest połowa w sumie czasu i Storm jest praktycznie calutki zrobiony. 30 sekund i już mamy praktycznie mopki końcowe, więc dla mnie rewelacja. Mgielne też nie ma żadnych problemów, patrzcie, schodzą. Jak wejdzie kryt, to praktycznie na hitka, jak nie, to trzeba po prostu poprawić. Kolejną rzeczą bardzo przyjemnie się robi takie, wiecie, tak na tym buildzie z łukiem bardzo się przyjemnie gra obozy.
jest duża przeżywajka, możemy sobie skakać, w razie czego mamy falę uderzeniową, jakiegoś granata możemy sobie dupnąć od czasu do czasu, czy nawet miniganem coś podczyścić. Stoję praktycznie w jednym miejscu i zwróćcie uwagę, coś mnie tam może pyknie i dotknie, ale to co mnie leczy to jest tak duża, że tak powiem, opcja tego. Taki po prostu survivalista 2.0, przy czym tu nie musicie zabijać survivalista, żeby zadziałał, to musicie zabić jakiegoś mobka i przez 3 sekundy was leczy, a tutaj po prostu co 5 sekund dostajecie na non-stopie, że tak powiem, leczenie. Świetna opcja, świetnie się to sprawdza, naprawdę gorąco polecam. Następnie, że tak powiem, przejdziemy sobie do gruchotacza. Z gruchotaczem jest tak, jak jest, no nie ma się co oszukiwać. To jest fajny buildzik pod takie, wiecie, większe grupki, ale też daje radę, to nie jest tak, że nie daje radę. Gruchotacz wam nie jest w stanie tak samo praktycznie nic zrobić. Muszą siadać kryty, bo to jest najważniejsze. Ale i tak każda strzała jest wzmocniona, więc też jakiejś specyficznego problemu z nim nie miałem. Nawet nie był w stanie do mnie dojść. Co 5 sekund sobie leczyło mnie życie, że tak powiem. Więc przy dużych mobkach, jak mi zadziała survivalista, to co 5 sekund was coś leczy tak samo, więc świetna opcja. Cyk, badaj i nie ma problemu. Jak oceniam bohatera? Bohater bardzo fajny, naprawdę bardzo przyjemnie się nim gra. Gorąco wam polecam. Możecie kombinować sobie w różnych buildach, czy to pod pompy, czy to pod snajperki, czy to pod karabiny, czy pod PM-y, czy tak samo, jeżeli chcecie się bawić broń białą. A z mojej strony to jest na tyle. Jeżeli się materiał wam podobał, zostawcie łapkę, subika na kanale. A ja się z wami żegnam. Cześć, cześć, cześć.